dzisiejszy wieczór zajmę się tym przedłużaczem. Problem z nim jest taki, że uszkodzone są wszystkie gniazda. Nie wiem, czy będzie widać, ale pokażę. Jest pęknięte. To też jest pęknięte. To akurat nie jest pęknięte, ale nie chodzi. Działa tylko to. Kolejną rzeczą, która mi nie pasuje w tym przedłużaczu, jest to, że zbyt długi jest ten kabel. Ja nigdy nie używam tak długiego przewodu, nie potrzebuję. W większości przypadków muszę po prostu rozwinąć cały przewód, żeby się podczas pracy nie zgrzał. I tylko po to po prostu muszę go rozwinąć. Także skrócę ten przedłużacz, tą kabelolę. Nie wiem, o ile jeszcze dokładnie, ponieważ wiem, że gdzieś tam jest łączenie przewodu i zobaczymy, na którym metrze jest to łączenie. Najpierw zmierzę, ile w ogóle tego kabla jest. Zmierzę, na którym metrze jest to łączenie. Może akurat w tym miejscu będzie można przeciąć, dokonać modyfikacji, bo oczywiście wymienię przy okazji ten wkład. Kupiłem coś takiego, no dosłownie pasuje idealnie, bym powiedział. Nawet śrubki pasują, chociaż w ogóle to nie jest ta marka. Po prostu kupiłem pierwszy lepszy z brzegu i wszystko idealnie pasuje. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w trakcie, bo to wiadomo, jak jest. Różnie to może być. Dokonam jeszcze takich małych tutaj takiego tuningu wizualnego, po prostu się wyczyści go ładnie, przesmaruję, gdzie będzie trzeba. Oczywiście wtyczkę wykorzystam. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, pomierzymy i działamy. Dobra, mamy pomierzone, mamy jakieś 46-48 metrów przewodu, a więc stanowczo za dużo jak dla mnie. Jeśli będę potrzebował, to sobie po prostu połączę dwa. Rozwinąłem całość i tak. Od momentu, teraz przykładowo, tak jest, po 10 metrach pojawia nam się takie bardzo brzydkie łączenie, bardzo nieładne. Nie wiem, kto to zrobił, ale nie wyszło komuś. Ktoś się starał, ale i po 20 metrach mam kolejne jakieś oklejone przewody w tym miejscu i w tym miejscu, czyli łącznie byśmy mieli 30 metrów. 30 metrów to już jest bardzo fajna kabelola, a więc zrobię chyba tak, że zrobię to trochę lepiej i będziemy mieli 30 metrów, ponieważ na tych kolejnych uszkodzeniach, na tych przetnę w tym miejscu i tu zakończymy i będziemy mieli 30 metrów na kabeloli, w zupełności wystarczy, z 4 gniazdkami działającymi, a nie z 3, którym działa tylko to, jest uszkodzone. Dobra, działamy.
Nic tu wielkiego nie ma, po prostu kosteczka, do której dochodzą trzy przewody i nic więcej. Także żadnej filozofii, odkręcić po prostu trzy śrubki i założyć, wymienić. Będziemy wymieniać, aczkolwiek zauważyłem, że troszeczkę ten wkład jest wybrakowany. Kupiłem go w dosyć okazyjnej cenie. I chyba wiem dlaczego, ponieważ nie ma tutaj tej gumki, która jest w starym wkładzie. Ja sobie ją wyjąłem. Ona tutaj jest. Ja sobie ją wyjąłem. Bo sobie po prostu ją użyję. I nie ma również tego uchwytu, który trzyma przewód, żeby się nie wyrwał. Nie ma również tego docisku. Ten również sobie pożyczę z tego wkładu, aczkolwiek no teraz już mnie nie dziwi okazyjna cena, za którą kupiłem te cztery gniazda. No dobra, w porządku, nic się nie stało. Mam tutaj części, które sobie pożyczę po prostu. Także spoko, nie ma problemu. Ja kupiłem to w okazyjnej cenie. Nie muszę nic tutaj zbyt wiele do niego.
No i dobra. Grubsza robota zrobiona. Zobaczymy, czy to działa. Podłączyłem. Nic nie wybuchło. Aczkolwiek wyłączyłem nam prąd, światło i włączymy na przykład do tej. Działa. A do tej? No też działa. Tak z ciekawości sprawdzam dla pewności. Wszystkie działają. Super, fantastycznie. Udało się naprawić. Jeszcze tylko to podłączę. Rozwinę. Wezmę jakąś ładną szmatką. Przeczyszczę. I będzie super. No i oczywiście byłbym zapomniał, zostało mi przecież jakieś 15 metrów przewodu, więc zrobię sobie przedłużkę taką zwijaną w ręce, tylko że to już w następnym odcinku. Dzięki, do następnego. Hej.